Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to dzieło wielu ludzi, przede wszystkim wolontariuszy i darczyńców, dzięki którym można kupić sprzęt medyczny, ratujący zdrowie i życie wielu ludzi. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w regionie wsparły samorządy m.in. województwa oraz białostocki, łomżyński i suwalski magistrat, a także samorządy lokalne. Kto chciał, wrzucał pieniądze do puszki, licytował, ale mógł wziąć też udział w szeregu imprez towarzyszących orkiestrze, na przykład przejechać się specjalnym pociągiem z Białegostoku do Walił. Samorząd województwa, poza tym, że uczestniczy w poszczególnych osobach, także wspiera finansowo to przedsięwzięcie, bo naprawdę, jak widać, ludzi to gromadzi wokół dobrej idei, warto takie rzeczy wspierać. Dwa autobusy szynowe były pełne. Nie jadę w tym roku, jadą moje dzieci i bardzo się cieszą z tego powodu, że mogą wspomóc orkiestrę, ale też będzie dużo atrakcji. Cieszą się bardzo na ognisko, na koncert. No i mam nadzieję, że będzie miło, przyjemnie i przy okazji wspomożemy Wielką Orkiestrę. Czy dużo jest już w puszce? Wszystko zależy tutaj, jak widać, mamy dużą konkurencję, także dziewczyny też mają sporo. Ludzi, jak widać, jest dużo w autobusie, także w pociągu, także jest też i dużo pieniędzy. To, co każdego roku dzieje się w całej Polsce w ramach kolejnych finałów orkiestry, nazywane jest światowym fenomenem. Orkiestra w tym roku grała już po raz 24. Po dzisiejszym dniu spodziewałem się wspaniałych emocji, które pozwolą pomóc dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wrzutami do puchy, bo to są pieniądze za bilety, które wpływają na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale spodziewałem się też wspaniałej atmosfery w Waliłach, w Sokolu Białostockim, gdzie ogniska, gdzie specjalne aukcje, gdzie koncerty w środku lasu. Niesamowite emocje, niesamowicie dużo ludzi, już widzimy, że jest dużo więcej osób niż w zeszłym roku. Bardzo się cieszymy i każdy wrzuca minimum 20 zł na sprzęt medyczny dla dzieciaków i osób starszych. Będzie fajnie, będzie miło, zapraszam. Ze wstępnych obliczeń wynika, że w tym roku orkiestra zebrała ponad 44 miliony złotych. Tym razem można wziąć było też udział w specjalnych orkiestrowych warsztatach. Ogromna przyjemność. Słyszałam tutaj różne takie opinie, że fajnie, że coś takiego jest, że można przyjść, to zrobić, że nigdy w czymś takim nie uczestniczyli. Także duża przyjemność, nawet chłopcy szyli serduszka. Były to skrawki materiałów i materiały specjalnie kupione pod tym kątem i także materiały z odzysku, czyli z garderoby, z kuchni, zewsząd pozbierane. A także oprócz takich szytych serduszek mieliśmy też możliwość zdobienia serduszek z takiej specjalnej glinki. Oraz kolorowanki serduszkowe jeszcze były z motywem serca. Granie w orkiestrze to także okazja do wspaniałej zabawy. Za rok Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy obchodzić będzie 25-lecie. 300 zł po raz drugi, 310 szukamy, 310, mamy 310! Województwo podlaskie ma nowego komendanta policji. Został nim inspektor Daniel Kołnierowicz. Jego wprowadzenie do komendy wojewódzkiej miało uroczysty charakter. Wziął w nim udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz komendant główny policji Zbigniew Maj. Panie i panowie oficerowie, panie ministrze, wódca uroczystości inspektor Zbigniew Kamieński melduje. Gotowość policjantów i pracowników cywilnych do uroczystej zbiórki z okazji objęcia stanowiska komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Nowo mianowany komendant jest doświadczonym policjantem. Podczas uroczystości przedstawił własną wizję pracy na nowym stanowisku. Bliżej ludzi i dla ludzi. I możemy to rozumieć i w sensie dosłownym, i w przenośni. Apeluję do państwa, bo takie też sam podejmuję decyzje, tak też wymagałem do tej pory od swoich współpracowników, aby wszystkie te czynności, które gdzieś tam realizują czy wykonują, były ukierunkowane na korzyść, którą mają dać społeczeństwu, zwłaszcza temu społeczeństwu, w którym pracujemy. Inspektor Kołnierowicz ma 41 lat, urodził się w Białymstoku, służbę w policji rozpoczął w 1995 roku. W swojej policyjnej karierze pełnił już funkcję zastępcy komendanta policji w Białymstoku. Ostatnio był szefem Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
Konkurs Podlaska Marka Roku zmienia swoją formułę. Do tej pory produkty i przedsięwzięcia do tej zaszczytnej nagrody zgłaszali jedynie członkowie jury. Od 2016 roku formuła została rozszerzona. Za pośrednictwem specjalnej strony internetowej swoje typy może zgłaszać każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w województwie podlaskim, w innej części Polski, czy też gdzieś na świecie. Mieliśmy wiele pytań i głosów mieszkańców województwa, ale też i spoza województwa propozycji, bo dużo właśnie ludzi nas pytało o dlaczego nie ujęliśmy tego, a może byśmy na to zagłosowali. I to praktycznie taka była wskazówka od samych mieszkańców. Jeszcze raz podkreślam, nie tylko województwa, ale z całego świata praktycznie. I dlatego chcieliśmy to wziąć pod uwagę. Kandydatury można zgłaszać w 5 kategoriach: produkt, inwestycja, odkrycie, wydarzenie oraz kultura i społeczeństwo. O kolejności w poszczególnych kategoriach zdecyduje kapituła składająca się ze specjalistów od gospodarki, marketingu, turystyki, a także sami internauci.